Pamiętacie Loliu? Dla wielu osób on, jak i jego filmy, były inspiracją. W końcu był najlepszym bunny hopperem. Było po prostu czuć, że ma skilla, choć inni twierdzili, że jest zwyczajnie cheaterem. Ale jak było naprawdę i co się z nim stało? Loliu zaczyna swoją karierę w CS Source, publikuje swoje pierwsze akcje na kanał YouTube, które od początku przyciągały sporą uwagę, ale też budziły kontrowersje. Przez jedno ważne pytanie. Czy Loliu cheatuje? Nasz bohater sam odpowiedział nam na to pytanie w jednym z jego komentarzy. A lot of people think I'm a cheater. They're legit facts. They're just a compilation video. If you honestly still want to believe I'm a cheater, I cheated when I was 11 years old. 9 years ago. 9 years ago. I'm sorry. I'm really sorry for cheating 9 years ago when I was a kid. Więc Loliu przyznał się, że kiedykolwiek cheatował, lecz społeczność mu to wybaczyła i mógł nadal tworzyć content. Jego kanał rósł coraz szybciej przez wiele jego filmów, które szły viral, przez jego niesamowite, niemal niemożliwe akcje, które tam wstawiał, jak i dlatego, że wiele osób nie wiedziało, jak wstawiać filmy w dobrej jakości, z czym Loliu nie miał problemu. Jak na tamte czasy, jego filmy były w naprawdę dobrej jakości. Aż docieramy do momentu, gdzie Loliu robi sobie pierwszą przerwę, gdy wychodzi CSGO. Po jakimś czasie Loliu wrzuca pierwszy filmik z tej gry, gdzie pokazuje ciekawego buga. Wystarczyło trafić teammate'a flashem, gdy skoczył, aby wywaliło go w powietrze. Film ten zrobił dobre wyświetlenia, a sam Loliu postanowił, że będzie mainował CSGO. Po tym filmie wydawało się, jakby wszystko co wrzuci szło viral. Naprawdę bardzo dużo jego filmów osiągało ogromne wyniki, społeczność jeszcze bardziej go pokochała, a on wtedy stworzył swoją grupę na Steam Dinosaur, która liczy około 450 tysięcy osób. Rok 2014. Loliu wstawia pewien filmik, gdzie wraz z Funem pokazują, jak nie cheatują, wyśmiewając oskarżenia kierowane w ich stronę. Jako że do tego momentu Fun nie wstawiał nic przez wiele lat, to ten film zrobił niemały szum w społeczności CS-a, a sam wykręcił powyżej 4 milionów wyświetleń. Można powiedzieć, że ten film to już taki klasyk, a dzięki temu filmowi Fun zyskał i coraz bardziej budował swoją legendę w historii CS-a. Kilka miesięcy później Loliu jako wielki fan Half-Life'a postanawia streamować speedruny tej właśnie gry. Co ciekawe, w pewnym momencie udało mu się nawet zająć 9. najszybsze miejsce, przechodząc Half-Life'a 2 z czasem 39 minut i 12 sekund. To tylko pokazuje, że Loliu nie streamował i nie nagrywał filmów dla pieniędzy, gdy w piku oglądalności zmienił grę i postanowił robić speedruny. Rok 2017. Loliu wrzuca swój ostatni filmik na YouTube. Wiele osób zastanawia się, co się z nim dzieje. Na wielu forach możecie trafić na te same pytanie, gdzie jest Loliu? Niestety od 2017 Loliu przechodzi przez cięższy okres w życiu, mając problemy ze zdrowiem, co mocno przeszkadzało mu w tworzeniu kontentu, jak i było dość stresujące. Więc jego kanał zaczął być po prostu pusty. Nic nowego się tam nie pojawiało, a ludzie tęsknili za legendą CS-a i czekali na jego powrót. Sam powiedział, że zaczyna skupiać się na życiu, a nie na streamowaniu. Więc ja osobiście mam nadzieję, że dobrze mu się układa, jako że w sumie to on zawsze motywował mnie do lepszej gry. Ode mnie to tyle, piszcie w komentarzach, o kim mógłbym zrobić kolejny filmik, kto według was jest legendą CS-a. Zasubskrybujcie kanał, dobijemy 5000 do końca roku i siema!